Panowie, jak to się wszystko zaczęło? No z mojej strony mogę powiedzieć, że to dzięki Rafałowi to wszystko się zdarzyło, bo ja systematycznie odmawiałem uprzednim propozycjom tego typu wydawnictwa. Z Rafałem się dosyć gładko pracowało, bo my jesteśmy jak gdyby bardzo, podobną mamy estetykę i w ogóle podobne predyspozycje do obserwowania świata. To jest po prostu portret artysty. Jakby akurat jego medium jest jazz, ale jest tam dużo takich dosyć uniwersalnych rzeczy, czasami w postaci jakiegoś tam niuansu, dwóch, trzech zdań, które gdzieś tam dają znać o jakiejś takiej walce z materią. I to obojętnie, czy to jest jakby materia płótna, dźwięku czy coś, ale pewnej takiej jakiejś gorączki, energii twórczej z jego różnymi tam zakrętasami życiowymi, psychicznymi. Ja nigdy nie miałem problemów z tym, ja się nie wstydziłem tego, że ja tak żyję. Nigdy nie miałem żadnych tego typu problemów, żeby coś ukrywać. Wręcz odwrotnie, uważałem, że to jest pole do pewnego typu dumy, że idę ostro, tak jak chcę. Gdzieś taka pewna surowość języka została w wypowiedziach pana Tomasza w książce, bo jakby pierwsza wersja, którą ja spisałem, właśnie była taka totalnie surowa. Później myśmy sobie to razem jakby czytali, zastanawiając się, jaki powinien być kompromis pomiędzy tą taką surową prawdą języka, a tym, co powinno się znaleźć w książce, bo mi się wydaje, że trochę można powiedzieć, że on mówi trochę w taki sposób jak gra, to znaczy, że jest tam trochę właśnie brudu, trochę szorstkości, ale też nagle z tego potrafi wyjść taka bardzo jakaś wręcz czasami poetycka fraza z jakimś takim oddechem, no i próbowaliśmy to gdzieś już w tym tekście, jaki państwo otrzymują, oddać. Slang czarnych jazzmenów to jest jedna wielka kurwa. To jest ten kołysanie i to swingowanie tak zwane jazzowe, to jest granie przed kreską taktową i to dokładnie, na przykład jak jest kreska taktowa w pionie, tak, to czarni używają słów na określenie, gdzie przeważnie przekleństwem się daje wagę albo moc tego, że to jest tu przed kreską, albo tu przed kreską, albo tu przed kreską, że na dole, że jest cięższe, że jest bardziej jebnięte. Slang niezwykle pomaga, bo jednym słowem oddaje ciężar tego, to znaczy na ile to ma być, na ile jest podkreślona moc tego zjawiska. W związku z tym to jest bardzo ważne i wbrew pozorom daje duże informacje i my w czasie prób na przykład, no nie wyobrażam sobie, nie używał slangu, bo właściwie paroma słowami określam wszystko. Ten slang bazowy jest w naszym języku, co by to mówić, tak samo jak wśród rockowców. Teraz słyszałem, zresztą czytałem jak ostatnio wywiad z Keith Richardsem, to on też mówi cats bardzo często, bo my sobie mówimy, że jesteśmy cats, koty. I też te słowo motherfucker i jest bez przerwy. No właściwie to jest słowo, które jest słowo klucz. Tak, no, oczywiście. To jest zdecydowanie pozytywne określenie, że ktoś jest motherfucker, oczywiście. Przed naszym spotkaniem kilka tygodni temu mówił pan, że ta książka powstała również po to, żeby wreszcie nie musiał pan słyszeć pytań o to straceńcze życie i narkotyki i tak dalej. Ale myślę, że zanim te pytania ucichną, jeszcze kilka razy ja myślę, że to już mnie do końca życia będzie czekało. Niestety będę to musiał mówić, bo wbrew pozorom ludzie lubią takie rzeczy i muszę to akceptować. No jak tak żyłem, to jest konsekwencją mojego życia. No z kolei niechętnie, bo właściwie ja jestem zdania takiego samego, jak był Jimi Hendrix, który twierdził, że to jest dziecięce sprawa. Narkotyki to się wyrasta z tego. No ja trochę długo wyrastałem, ale faktycznie traktowałem to zawsze jako stan przejściowy. Wiedziałem, że któregoś dnia muszę wydorośleć i zająć się poważniejszymi sprawami. Mi się wydaje, że zupełnie inne rzeczy są ważne. Ważna jest kontrola nad samym sobą, ważna jest dyscyplina. Ważne jest to, jak się wybiera, czy się jest w zgodzie z samym sobą. Musi pan też przyznać, że miał pan sporo szczęścia, że może pan teraz z dystansu sobie spojrzeć na ten okres jako zamknięty w pewnym sensie. To prawda, że miałem dużo szczęścia, bo właściwie
wszyscy moi znajomi nie żyją. Mi się wydaje, że ten typ życia, który teraz jest taki sam, tylko po prostu na innym, zamiast plusa, zamiast minusa, to jestem na plusie. Nie wiem, czy może odwrotnie, bez różnicy. Tylko mi się wydaje, że to jest dokładnie to samo wszystko. Nie zastanawiam się nawet, szczerze mówiąc, nad tym tak specjalnie, tylko poddaję się fali, jaką życie mi niesie.